Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na unboxingu DualSense'a w kolorze czerwonym. Także tak prezentuje się, dajcie mi sekundkę, ustawię się. Także tak prezentuje się opakowanie czerwonego pada. W zasadzie to on nie za bardzo wygląda na czerwony na tym opakowaniu, tylko bardziej taki wiśniowy może. No, coś w tym stylu. Zobaczymy. Kompatybilny z PlayStation 5. Efekty dotykowe, adaptacyjne efekty trigger, zintegrowany mikrofon, wyjątkowy komfort. Także tak się prezentuje opakowanie. Przetnijmy sobie plombę. I zajrzyjmy, jak są pakowane pady do PlayStation 5. Macie już na moim kanale unboxing DualShocków 4 w wersji Sunny. Jak one się nazywały, kurde? Blueberry? Jeden był Blueberry, a drugi był... No właśnie chyba... No w każdym razie, jeden Crash, drugi Spyro, zawsze tak mówiłem, zniszczyłem. Tak je mówiłem, bo tak pasowały kolorami. A zresztą, przecież mam je obok. Także o tym mi chodziło. Tam mieliśmy zawsze przezroczyste opakowanie. Tu mamy zapakowane wszystko. To możemy dać na bok. I zobaczmy, co jest w środku. Jest pad w folii. A to spoko, bo widziałem jeden unboxing właśnie pada. I był on tu po prostu luźno wrzucony. A tutaj, jak widzicie, nie jest luźno wrzucony. Jest zapakowany. Tu jeszcze coś mamy. No tu oczywiście instrukcja. Jak to tutaj jest zapakowane. Dobra, rwi pan. A, już tam nic nie ma. Okej. Czyli mamy samego pada w takim razie i instrukcję, czyli nie dostajemy kabla. No proszę, wydawało mi się, że w DualShocku były zawsze kabel dołączany był. Może nie był? Nie pamiętam. Wow. No wygląda naprawdę rewelacyjnie. Wygląda bajecznie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie wygląda. Skoczę po tego białego. No, ta wersja czerwona to naprawdę sztos, ale... Rzeczywiście bardziej bym powiedział, że on taki jest jakby wiśniowy, niekoniecznie czerwony. Ale naprawdę wygląda bajecznie. Nie, na pewno nie dam rady tego wyłoszczyć. No tak jakby troszeczkę widać, że jest ta faktura. No tu jest to ciężko, żeby dostrzec. O, widzę. Widzę, przełączył mi się wzrok w tryb makro i widać, no myślę, że na białym jest to bardziej widoczne. 1500 mAh, a ten czerwony również 1500. Także w tym unboxingu to wszystko. No, sztosik. Myślę, że jeszcze dokupię sobie z czasem jakąś jeszcze inną wersję kolorystyczną, prawdopodobnie ten fioletowy.
Także trzymajcie się, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.